Myślę, że ta sprawa nie musiała trafić do sądu. Ja złożyłam skargę na niewłaściwe zachowanie mojego przełożonego i moich współpracowników wobec mnie. Złożyłam skargę do burmistrza i prosiłam, żeby jakoś mediował między mną a panią dyrektor. Chciałam tę sprawę załatwić polubownie. Mojej skardze nie nadawałam formalnego biegu początkowo, ale w ciągu tygodnia nic się nie stało, nikt ze mną nie próbował nawet rozmawiać. Po tygodniu ukazał się protokół z tego zebrania, na którym właśnie mnie obrażano, i ten protokół przedstawiał nieco inną wersję przebiegu tego zebrania. Byłam tym bardzo poruszona i oburzona. Zrozumiałam, że nikt nie będzie ze mną rozmawiał i nikt nie przeprosi mnie za niewłaściwe zachowania. Potem jeszcze nauczyciele napisali o mnie do prasy lokalnej, że jestem osobą, która notorycznie i świadomie łamie normy obowiązujące nauczycieli naszej szkoły. Zrozumiałam, że chcą, żeby środowisko taką mnie postrzegało. Ta osoba, która zjęła krzyż, jest osobą niegodną szacunku, ponieważ zawsze łamie normy. Potem niewłaściwie zachowywali się wobec mnie również uczniowie po tym artykule właśnie w prasie. Później nauczyciele napisali na mnie skargę, że domagają się kary. Na podstawie tej skargi, która według mnie zawierała jakieś absurdalne zupełnie zarzuty, wymyślone, spreparowane, dyrektorka na podstawie tej skargi udzieliła mi upomnienia. I wtedy zrozumiałam, że będzie dążyła za wszelką cenę do znalezienia pretekstu, do karania mnie za cokolwiek. Później radni rozpatrzyli moją skargę negatywnie, dając tym pani dyrektor wolną rękę w postępowaniu ze mną. I po prostu bałam się o swoją pracę i o siebie. Walczę, właściwie chodzi mi o to, żeby jakiś autorytet, żeby ktoś powiedział wyraźnie, że te zachowania, jakich dopuściła się wobec mnie moja dyrektorka i moi współpracownicy, że te zachowania są niewłaściwe i domagam się przeprosin za nie, przede wszystkim przeprosin.